na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. To chyba jedne z najlepiej znanych słów Pisma Świętego Nowego Testamentu, niezależnie czy nasza znajomość no w ogóle takich tekstów biblijnych jest większa czy mniejsza, to zakładam, że każdy na jakimś etapie swojego życia musiał się z tym zetknąć. Czy to ze względu na wartość kulturową tego tekstu, czy ze względu na wpływ na późniejszą tradycję. Teoretycznie brzmi dość prosto. Na początku było słowo, słowo było Boga, Bogiem było słowo, ale myślę, że jest to jeden najbardziej skomplikowanych, trudnych fragmentów w ogóle całej Ewangelii według świętego Jana ze względu na kilka czynników, o których na pewno dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Spoglądając sobie na całą strukturę Ewangelii Jana, widzimy, że te 18 wersetów tego prologu, ono bardzo konkretnie układa się w kompozycję, której nadrzędnym celem jest uwypuklenie prawdy o nowonarodzeniu, o staniu się dzieckiem Boga poprzez wiarę. I widzimy też, jak potem właśnie cała Ewangelia opowiada tę historię, ją rozwija i pokazuje te tajemnice nowonarodzenia i tę drogę, którą to słowo przekracza, docierając do człowieka. Ale pierwsze 5 wersetów to jest ta część, która pokazuje nam Jezusa w bardzo konkretnej relacji do Ojca, no i opisuje tego Jezusa bardzo ciekawym takim aparatem pojęciowym, słownictwem, które jest niesamowicie głębokie, ciekawe, niejednokrotnie złożone albo wielowarstwowe. Więc mam taką prośbę, żebyśmy z dwóch różnych jakby perspektyw, z twojej Konradzie, z twojej Piotrze, mogli sobie spojrzeć na ten tekst i podzielić się jakimiś myślami na jego temat. Na początku możemy zacząć od tego, co jest raczej wspólne dla różnych perspektyw. Przenosi nas do Księgi Rodzaju, gdzie czytamy dokładnie w początku, albo gdy Bóg zaczął stwarzać, Bereshit bara Elohim, ale również do różnych początków opisywanych filozoficznie albo mitologicznie, znane wszystkim z mitologii parandowskiego, na początku był chaos, więc widzimy, że Jan nawiązuje do początku i jakby pisze o jakimś nowym początku. Bo jak zobaczymy, nie będzie on pisał o tygodniu stworzenia, czy jeszcze jakichś tam rzeczach kosmogonicznych. Czy przynajmniej też... nie w prologu. No nie w prologu, tak. Ale będzie koncentrował się na objawieniu tego, kim jest Jezus z Nazaretu poprzez myśl racjonalną, filozoficzną, poetycką również, bo jest to hymn prawdopodobnie, jakaś pieśń mogła być śpiewana, albo przynajmniej hymn taki filozoficzny, który mówi ostatecznie okazuje się, że o Jezusie, ale początkowo nawet nie wiemy, że o Jezusie i to imię w ogóle też nie musi paść w tym kontekście, bo Jezus to jest imię ziemskie, tak? Więc tu widzimy, że przenosi nas do jakiegoś początku i opowiada o jakimś nowym początku, używając właśnie greckiego słowa, wyrażenia en arche. Samo słowo arche również ma różne znaczenia w filozofii greckiej, w której Jan się porusza i pisze Ewangelię najprawdopodobniej do odbiorcy helenistycznego, czyli grecko-rzymskiego, moglibyśmy tak powiedzieć, kultury grecko-rzymskiej basenu Morza Śródziemnego I wieku naszej ery. Więc Jan nawiązuje do pewnych myśli mędrców, szczególnie filozofów jońskich, ale nie tylko, tak zwanych również presokratejskich, czyli przed Sokratesem, którzy się również zastanawiali nad tym, jaki jest początek wszystkiego. I widzieli, że świat jest uporządkowany, że pory roku następują po sobie cyklicznie, że z małego rośnie coś większego, a nie odwrotnie. Więc zastanawiali się, co takiego sprawia, czy co takiego jest w świecie, co sprawia ten porządek. Co jest tą podstawą, tą pierwszą jakby taką przyczyną i zasadą porządkującą, że z chaosu powstał kosmos. Po grecku hokosmos to znaczy właśnie ład, porządek, który później nazwano ogólnie świat. Tak więc ci filozofowie zastanawiali się najczęściej nad różnymi żywiołami,
Też o tym wspomina Paweł w swoich listach. Filozofia oparta na żywiołach. Nie chodzi o każdą filozofię, tylko tą filozofię właśnie żywiołów naturalnych. Tales z Miletu uważał, że to jest woda, że każde życie ma naturę wilgotną. Więc to jest jakby ten początek wszystkiego, że świat powstał z wody, przez wodę. Też mamy takie motywy oczywiście w Księdze Rodzaju, w liście Piotra. Anaksymander mówił o czymś, co jest nieskończone i niepojęte. Nazywał to apeiron. To też jest ciekawe, bo myślę, że mogłoby to jak najbardziej odpowiadać pojęciu Boga w myśli judeochrześcijańskiej. Jako bezkres. Tak, jako coś nieskończonego i niepojętego dla naszego rozumu. Anaksymenes mówił o powietrzu, że wszystko jest złożone z powietrza, które jest różnie zagęszczone. Heraklit z Efezu mówił o ogniu, chociaż tutaj mamy dwie interpretacje. Arystoteles stwierdził, że miał na myśli faktycznie ogień, a taka szkoła bardziej refleksyjna, nawet niż Arystotelesa, twierdzi, że miał na myśli naturę ognia, która jest zmienna, że ogień nie jest stały, nie jest statyczny, tylko ciągle jest w ruchu i mówił, że wszystko się zmienia, Panterei, i ten świat cały się, jedyna stała to zmiana, ale mówił, że tak jak ogień w ognisku rozpala się i gaśnie miarowo co jakiś czas, tak samo jest jakaś miara, którą ten świat posiada i tą miarę nazwał logosem, o którym mamy kolejne wersy tego prologu. Tak więc ci filozofowie posługiwali się tym słowem arche. Początek, zasada, cel również istnienia świata. Więc Jan z jednej strony nawiązuje oczywiście do myśli hebrajskiej, Księgi Rodzaju, a z drugiej strony pokazuje, że opowie o tym arche, co było w tym początku, co było u podstaw całej egzystencji kosmosu, czy też świata. Byli tam jeszcze inni filozofowie, jak Pitagoras, którzy mówili o liczbie, że wszystko można obliczyć, opisać matematycznie. Jeszcze pewnie kilku innych moglibyśmy wymienić, którzy również mieli jakieś koncepcje, co było na początku. Wydaje mi się, że tutaj ta linia od Heraklita z Efezu będzie dość ciekawa, skoro mówi, że tym arche jest jakby ogień, którym rządzi logos, słowo, myśl, rozum. Więc Jan może nawiązywać do tej myśli Heraklita z Efezu, tym bardziej, że być może Ewangelia powstała właśnie w Efezie. No na pewno, przynajmniej według tradycji wczesnochrześcijańskiej, wiemy to, że pierwszym odbiorcą tej Ewangelii są wspólnoty janowe, które są prawdopodobnie zlokalizowane w Małej Azji, tak? Czyli jeśli w Małej Azji, okolice Efezu, to widzimy, że jest to kolebka starożytnej filozofii. Faktycznie ten pierwszy okres filozofii greckiej, zwany właśnie okresem, w którym poszukuje się tej arche zasady, ta jońska filozofia przyrody tak zwana, czy postaci, na które zwróciłeś uwagę, oni kładą, że tak powiem, te próby racjonalnego, kładą fundamenty pod próbę racjonalnego wyjaśnienia świata. Jak się czyta późniejsze już szkoły takie filozoficzne, chociażby stoickie, no to widzimy również, że ta kategoria arche i kategoria logosu pojawia się jako pewna zasada rządząca kosmosem, całym wszechświatem, z której wszystko wychodzi, ku której wszystko będzie finalnie zmierzało. To jest tak zwana apokatastaza. No i jak sobie myślę, że pojawia się takie stwierdzenie jak apokatastaza albo te wszystkie arche i logosy, to słuchacze, którzy są dzisiaj razem z nami, mogą się zastanawiać, co to w ogóle ma być. Tak? Człowiek otwiera sobie Ewangelię, czyta na początku było słowo było Boga, Bogiem było słowo, ale my nie jesteśmy przecież pierwszymi adresatami tej Ewangelii. Ta Ewangelia jest skierowana do tego konkretnego świata i te pierwsze właśnie greckie pojęcia, które się tutaj pojawiają, enarche, enhologos, logos en proston theon, kai theos en hologos. Kiedy słucha tego Grek, no to będzie miał bardzo konkretnie poukładany świat, więc widać, że jakieś pojęcia świata filozoficznego, które są znane temu środowisku, do którego jest skierowana Ewangelia, zostaną zastosowane po to, żeby opowiedzieć, kim jest Jezus. Z drugiej strony, no tak, będziemy mieli takie odniesienie do tego enarche, które pojawia się również w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu i ono otwiera całą właśnie Księgę Rodzaju w tej greckiej wersji Starego Testamentu. Ale z drugiej strony przyniosłem też dzisiaj ze sobą na nasze studium Targum, to jest konkretnie Targum Neofiti. Co to jest Targum? Targum jest aramejskim tłumaczeniem tekstu hebrajskiego
i poniekąd jakąś formą parafrazy. Były to teksty, dynamiczne tłumaczenie? Powiedzmy, że dynamiczne, ale też opatrzone jakiegoś rodzaju takim dodatkowym komentarzem. No, tradycyjnie się mówi, że ta literatura targumiczna, ona ma swoje początki w okresie po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy właśnie Judejczycy wracając nie znali już języka hebrajskiego i właśnie czytamy w dwudziele, w Ezdraszu, Nehemiaszu, że był odczytywany tekst hebrajski i potem go objaśniano. I to właśnie pojęcie targumu tam gdzieś ono wybrzmi jako forma tłumaczenia, ale też jednocześnie wyjaśnienia tego, co w tym tekście jest. Więc w jednym z targumów, konkretnie w targumie Neofiti, te pierwsze wersety właśnie z Księgi Rodzaju są oddane w taki sposób. Od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. A ziemia była pusta i bezkształtna, zamieszkana przez człowieka i zwierzęta, pozbawiona roślin uprawnych i drzew. Ciemność rozciągała się nad powierzchnią otchłani, a duch miłości od Pana powiewał na powierzchni wód. I słowo Pana powiedziało, niech stanie się światłość i stała się światłość według zarządzenia Jego słowa. Więc tutaj w tekście aramejskim, przynajmniej w tym tłumaczeniu, pojawia się też no właśnie takie pojęcie jak Syn Pana, jak pojęcie Jego słowa, które jest właśnie tą, że tak powiem, siłą, poprzez którą generowany jest ten świat do istnienia, kiedy jest tworzony. Widzimy sporo odniesień tutaj do prologu w tym języku, który jest wyrażony właśnie w tej literaturze targumicznej, w tym tłumaczeniu aramejskim. Ja oczywiście nie twierdzę, że to, co znajduje się w prologu, jest przejawem, wyrazem tego, co znajduje się w targumie, tym bardziej, że ten konkretny targum jest późniejszy niż Ewangelia Jana, tak? Natomiast co jest dość takiego istotnego w tym wszystkim, że nie wiem też do końca, czy to myśl grecka wpłynęła na środowisko żydowskie, które w taki sposób tym ufilozoficznionym językiem próbowało wyrazić pewne sprawy dotyczące właśnie stworzenia świata. Czy być może po prostu rozwinęło jakąś swoją własną szkołę, jakieś kierunki objaśnienia tej drogi, ale wiemy jedno, na podstawie chociażby tego zestawienia, że zarówno człowiek, który pochodził z synagogi, wychowany gdzieś tam powiedzmy w tym środowisku żydowskim na tekstach Pisma Świętego i na tradycji też targumicznej, a targumy były w synagogach powszechnie czytane, kiedy usłyszał słowa w początku Ewangelii według świętego Jana, to w sposób naturalny odnalazł się w jakimś swoim świecie i te starotestamentowe wątki zostały odniesione do Jezusa. To słowo, o którym tutaj było mowa, zostało w pewnym momencie bardzo konkretnie ukierunkowane jako to słowo, które się inkarnowało, czyli które przyjęło ciało, które weszło w ten świat, w historię tego człowieka, no i właśnie poznajemy to słowo już jako Jezusa z Nazaretu. Ale z drugiej strony mamy właśnie Greków, Rzymian, którzy są też częścią czy to synagog diasporalnych, ale potem też całego tego świata, tego kulturowego kontekstu, którzy spotykając się z takim nauczaniem na temat tego, kim jest Jezus, no czują się bardzo, że tak powiem, u siebie, tak? I są w stanie sobie wyjaśnić to, kim ten Jezus jest. Żeby nie przegadać tego ze swojej strony, ja mam takie pytanie, bo wiecie, no, mówi się o tym, że Ewangelia generalnie jest prosta. Ja się z tym absolutnie zgadzam, że Ewangelia jest dość prosta, jeśli chodzi o jej takie podstawowe przesłanie. Czasami też słyszymy, ja przynajmniej miałem okazję nieraz usłyszeć takie stwierdzenie, że rybacy, apostołowie, pierwsi, którzy poszli za Jezusem, to są ci, którzy stali się Jego uczniami, oni zmieniali świat i tak dalej. No i że Jan przecież jest jednym z tych uczniów. Ale z drugiej strony jesteśmy tutaj w takim punkcie, kiedy Jan nie jest 15-letnim czy 13-letnim chłopcem biegającym wokoło Jeziora Galilejskiego, łowiącym ryby i być może przytulonym w czasie Wieczerzy Pańskiej do swojego przyjaciela, rabbiego Jezusa, tylko jest już kilkudziesięcioletnim, może 70, może 80, może 90-letnim człowiekiem doświadczonym, który przez kilkadziesiąt lat swojego życia zastanawiał się nad tym, kim ten Jezus jest pełniej i więcej.
No i zdecydował się napisać o tym Jezusie w sposób, który dzisiaj, zakładam, wielu słuchaczy tego naszego spotkania, w momencie, kiedy Konrad opowiadał o koncepcjach Arche i o koncepcjach Logosu, napełnia bólem głowy i zwykłą awersją. Tak? Więc pytanie, dlaczego Jan zarzuca, że tak powiem, tę swoją, w cudzysłowie, prostotę myślenia, nieskomplikowaność, ale sięga po prostu do świata pogan, do świata wyobrażeń pogańskich, ich przeświadczeń, ich myślenia, żeby mówić właśnie o Jezusie z Nazaretu. Jak sądzicie, dlaczego on takie rzeczy robi? No, miał dobrego nauczyciela w osobie Jezusa, ucieleśnionego Boga. Poza tym swoją nauczycielską rolę w jego życiu pełnił na pewno też Pocieszyciel, Duch Święty. A zatem Jan prędzej czy później zrozumiał, że Bożym zamysłem jest dotrzeć z Ewangelią do wszystkich. I do tych prostych, i do tych wielce wykształconych. Do ludzi, którzy starają się za pośrednictwem umysłu zgłębić i może na tej drodze w końcu dotrą do tego, którego Jan uważa za praprzyczynę wszystkiego, tego, który temu wszystkiemu nada jakiś porządek i sens. Ale na pewno też do tych, którzy wywodzą się z tej kultury, o której tutaj mówiliśmy, hebrajskiej i też odnajdują tutaj pewne połączenia. Także no, ja bym powiedział, że to zachwyca. To zachwyca. My nigdy nie powinniśmy sądzić, że jeśli są fragmenty Biblii, które szczególnie podkreślają to dotarcie Boga do ubogich, czy to, że On o nich szczególnie dba, to znaczy, że dla bogatych nie ma miejsca, dla wykształconych nie ma miejsca, bo mamy świadectwa, które pokazują, że nie, wręcz przeciwnie, jest inaczej. Ja w ten sposób widzę szeroko otwarte ręce niebiańskiego Ojca, który mówi, albo inaczej, formułowane są pewne myśli w taki sposób przez jego ucznia, przez jego sługę, że to ma potencjał zainteresować i dotrzeć do każdego. Nie? Tym bardziej, że kiedy Ewangelia Jana jest spisywana, pod koniec pierwszego wieku, to już trzy poprzednie Ewangelie są znane Kościołowi, Marka, Łukasza, Mateusza. Oprócz tego na pewno przekazy ustne są również znane. Tak więc Jan nie ma potrzeby jakby powtarzać znowu tych, powiedzmy, prostych rzeczy albo opowiadać ich w sposób bardzo prosty, jak gdyby nie były znane. On raczej mierzy się zupełnie z innym problemem, niż ma dzisiaj współczesny czytelnik, kiedy sobie otwiera Ewangelię Jana, bo ma przed sobą odbiorców kilkudziesięciu lat rozwoju chrześcijaństwa, czy też judaizmu w kierunku nowej religii chrześcijaństwa. Mierzy się i z Grekami, i z Rzymianami, i z Żydami, którzy są takimi prawowiernymi z Jerozolimy, ale również Żydami, którzy są rozproszeni w diasporze, na przykład z Żydami w Egipcie, w Aleksandrii, gdzie widzimy, że na przełomie ery, pierwszy wiek przed naszą erą i pierwszy wiek naszej ery, pojawia się tam wybitna postać żydowska, można powiedzieć, że jeden z pierwszych filozofów żydowskich, Filon z Aleksandrii, który również pisze o słowie, o logosie. Warto dodać, że to pojęcie logos nie oznacza tylko słowo, jakby to było dźwięk słowa albo zapis słowa. Jest to raczej myśl albo rozum, bo zakładamy, że mówiąc coś, wyrażamy coś, co mamy w myśli i w rozumie. Stąd właśnie te wszystkie nazwy nauk, dziedzin nauk, psychologia, czyli nauka o psychice, o duszy. Więc to logos też tam pochodzi właśnie od tego, że jest to uporządkowane mówienie o czymś. Nauka. Tak, jest to nauka, więc, bo wynika ona z umysłu, z myśli, z rozumu. Tak więc, kiedy Jan pisze Ewangelię Jana, no, znaczy swoją Ewangelię, to ma przed sobą różne, rozmaite formy już tego chrześcijaństwa na różnych gruntach, którzy ludzie to mówią o logosie, albo od czasów Heraklita z Efezu, albo od czasów stoików, albo od czasów właśnie Filona z Aleksandrii. Prawdopodobnie te teksty są już znane nawet Janowi w Efezie, bo to jest kilkadziesiąt lat po śmierci Filona z Aleksandrii. On tam chyba w połowie wieku umiera. Więc to są rzeczy, którymi żyją ludzie interesujący się religią i filozofią bardziej niż tylko modlitwa i chodzenie na wspólne nabożeństwa. Więc jest to pewien taki, powiedzielibyśmy, poziom wyżej
level up, taki kurs zaawansowany dla zadań z gwiazdką. Często też takie odnoszę wrażenie, że jakby wśród wierzących jest to jakoś niepopularne jednak, że chcielibyśmy, żeby wszystko było na tej, prawda, na tym poziomie trójkowym, żebyśmy tylko zdali, żebyśmy tylko zaliczyli tą maturę 30%, żebyśmy tylko się tam dostali do tego nieba, zrozumieli Pana Boga na takim bardzo podstawowym poziomie. No ale sami widzimy, że wokół nas są ludzie, którzy zadają pytania, którzy myślą, którzy zdobywają nagrody Nobla, którzy skończą wybitne uczelnie, mają osiągnięcia i zadają te same pytania egzystencjalne, co my, a chcemy do nich opowiedzieć to samo na swoim poziomie, nie na ich. Jan właśnie wychodzi naprzeciw ludziom na poziomie w swoich czasach. Ja nie twierdzę, że na poziomie to znaczy, że ktoś jest lepszy. Po prostu ktoś, kto miał możliwość bycia wyedukowanym, poznać pisma i wychować się w takiej akurat, a nie innej kulturze czy grupie społecznej. Jan mówi, potrzebujemy też dotrzeć do nich. I dlatego myślę, że posługuje się takim dla nas dzisiaj niezrozumiałym językiem i myślę, że nawet dla rybaków z wioski galilejskiej też pewnie nieznanym, a jednak już, tak jak powiedziałeś Adam, on już nie jest rybakiem czynnym zawodowo w galilejskiej wiosce, ale jest, można powiedzieć, ostatnim apostołem, który widział Chrystusa i pierwszym, który dokonuje teologii jakiejś, rozwoju myśli o Chrystusie, nie tylko opowieści o Jego czynach. Jak spoglądam sobie właśnie na ten prolog Ewangelii Jana, to mam takie poczucie, że Jezus, Mesjasz Izraela, król żydowski, nagle zostaje wyprowadzony, że tak powiem, z tej palestyńskiej wioski i wprowadzony do sal akademickich uniwersytetów ówczesnych, starożytnych, i nagle ten Jezus Mesjasz, syn Marii, staje się archezasadą, logosem, który konstytuuje wszechświat, który układa rzeczywistość, który tworzy, od którego wszystko wynika, do którego wszystko będzie finalnie dążyć. Nie macie takiego trochę wrażenia, że Jan tak trochę spoganił tego Jezusa? No to znaczy, chodzi mi o to, że Jan tutaj w tym prologu nie będzie o nim opowiadał językiem Biblii, językiem Pisma Świętego. Tak? Oczywiście znajdziemy te odniesienia do Księgi Rodzaju, tak jak mówię, dla tego środowiska, dla którego ten język będzie czytelny. Ale z drugiej strony można powiedzieć właśnie, że on czerpie z tej kultury pogan, z tej myśli pogan, z tych pomysłów filozoficznych po prostu i tego Jezusa próbuje upakować, że tak powiem, w te ramki, żeby takim on się wydawał tym ludziom. Nie macie... Czy to nie jest jakaś taka droga ku herezji? Ale nadal mamy tego samego Jezusa, nawet jeśli w perspektywie namysłu filozoficznego, nawet jeśli opowiedzianego językiem z uniwersytetu, tak, to nadal jest ta postać, którą poznajemy w innych Ewangeliach. Ale to chyba jest pewna umiejętność, żeby komunikować się z odbiorcą, posługując się pojęciami jemu znanymi, może nawet drogocennymi, tak, jeśli bliskimi. One bliskimi, tak. No to jest sztuka. A ja jeszcze bym podkreślił jedną rzecz. Ostatecznie to jest to, co Jezus sam postulował. Połączenie Żydów i pogan w jedną wielką rodzinę, bo przecież Jan pisze Ewangelię, ale Jan napisze Księgę Apokalipsy i pokaże nam niezliczone tłumy ludzi przed tronem Ojca i w tych tłumach. I to nie tylko jest w Nowym Testamencie, to także było w Starym, co niestety nie zawsze ci, którzy otaczają Jezusa w jego czasach, rozumieją. Bardzo często właśnie nie rozumieją, nawet sprzeciwiają się temu. Ewangelia jest tak dla Żydów, jak i dla pogan. Tak? Zbawienie jest dla jednych i dla drugich. I dlatego Jan jest dla nas swego rodzaju wyzwaniem. Czy to nie jest jakiś, że tak powiem, policzek wymierzony świętej kulturze? Ja bym powiedział, że taki nie. Sorry, Konrad. Taki nie, dlatego że tak przygotowując się do naszego spotkania, zadałem sobie pytanie,
Co Żydzi uważali za źródło światła i życia? Torę. Torę. A oto przychodzi ktoś, kto jest źródłem życia i źródłem światła. Na dobrą sprawę światłem, tak? Gdybyśmy właśnie też na takim poziomie może akademickim analizowali prolog Księgi Rodzaju, zobaczylibyśmy, że 7 razy jest użyte tam kluczowe słowo stworzyć, z czego 3 centralne użycia są w momencie, kiedy jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój. Powiedziałeś na samym początku, że ten prolog jest jakoś uporządkowany, ma swoje serce. O ile w sercu prologu do Tory, w tym pierwszym opowiadaniu, jest stworzenie człowieka, to tutaj mamy nowonarodzenie, czyli nowe stworzenie, tak? Więc ja dostrzegam tutaj też nawiązania takie dosyć silne właśnie do początku Tory. I może jeszcze jedną rzecz, bo w jakimś tam komentarzu znalazłem informację, że judaizm opisuje Torę jako pierwszą stworzoną rzecz, pierworodną drogi Jahwe i najwcześniejsze z jego dzieł. Ten sam opis odnosi się do sanktuarium w komentarzu do Jeremiasza 17:20. I to jest ciekawe, dlatego że jeśli mamy do czynienia z Ewangelią, która powstaje po zniszczeniu świątyni, to jest tutaj rzecz niezwykła, dlatego że w kolejnych spotkaniach będziemy na pewno mówić o tej wielkiej lekcji z Ewangelii Jana, że jego słowo jest tak samo dobre, jak jego dotyk, tak? Judaizm miał obecność Boga. Rozmawialiśmy też już o tym, odbierając znaki. Tak, okej. No więc ja myślę, że Jan tutaj daje odpowiedzi na pewne ważne pytanie. Jeśli świątynia została zburzona, jeśli nie ma już chwały Jahwe w świątyni, tak? Także powiedziałbym, że to jest gość, który naprawdę robi majstersztyk. Myślę, że jest to jakiś policzek wymierzony w tak zwaną świętą kulturę, o ile założymy, że takowa jest. Wcale nie jest powiedziane, że Adam i Ewa mówili po hebrajsku, chociaż na pewno bracia Żydzi by się ze mną nie zgodzili. Albo że alfabet hebrajski pochodzi z samego nieba, albo że ten język jest językiem samego Boga. Tak więc cały Nowy Testament jest odejściem od tego na rzecz języka greckiego, który cały jest przesiąknięty albo czasami pogańskimi, filozoficznymi pojęciami, albo chociażby potocznymi, świeckimi, jak Ewangelia, czyli dobra wiadomość, eklezja, czyli miejsce spotkań, rozpraw i ogłoszeń różnych w mieście, na górze, albo no inne różne pojęcia, które może nas tak bardzo nie rażą, dlatego że już weszły w język religijny i dość płynnie się nimi posługujemy. Natomiast kiedy przechodzimy do prologu Jana, to nadal jest jakaś taka poprzeczka trochę wyższa niż przeciętny tekst Ewangelii czy Nowego Testamentu, więc może nie ma żadnej kultury świętej. Nie będę ukrywał, że moje pytanie było trochę prowokacyjne i takie zaczepne, ale poniekąd myślę, że ono, że tak powiem, trafia czasami w nasze wyobrażenia, często nasze wyobrażenie chrześcijan czytających Pismo Święte z perspektywy już jakiejś konkretnej historii i też specyficznie uwarunkowane czasami, czy wyznaniowo, czy właśnie ze swoim własnym kontekstem, z taką tendencją też do tego, żeby kulturę negować, albo kulturę różną, ościenną, odmienną, albo niebiblijną, spychać na margines, po prostu traktując ją w kategoriach właśnie zepsutego, zgniłego świata. Ale ja właśnie mam takie wrażenie, że Jan takimi kategoriami w ogóle nie myśli. On wręcz odwrotnie szuka w kulturze, która go otacza, tego, co tylko jest w stanie wykorzystać, żeby Jezus z Nazaretu przestał być palestyńskim cieślą, a stał się Zbawicielem, Synem Boga, który będzie zrozumiany dla ludzi, którzy go otaczają. Zastanawiam się, w jaki sposób dzisiaj Jan napisałby prolog, gdyby mieszkał w Polsce albo w ogóle w Europie, w kulturze Zachodu w XXI wieku. W jaki sposób by opowiadał Jan o Jezusie? Bo mam takie poczucie, że ten język, to zresztą to nie jest moje poczucie, to jest pewność, większość z nas czytających, słuchających dzisiejszej dyskusji, słuchając Konrada, nie miało blodego pojęcia, o czym w ogóle
tutaj rozmawiamy, prawda? Starałem się. Ja mogę wyznać ale, szczerze... Ale przepraszam, bo po prostu tak. Bo to jest dość ważne. Nie chodzi mi o to, że siedzący tu przy stole, ale generalnie taki statystyczny, tak zwany Kowalski, słuchając tego, sobie myśli, a co mnie obchodzi jakaś archezasada, którą się zajmowali filozofowie... Jońscy kilka wieków przed Chrystusem. Ale się okazuje, że Jan do tamtego środowiska mówi tym językiem. To znaczy, że my dzisiaj mówiąc tym językiem, tak jak zastanawialiśmy się na ten temat na początku naszego studium i próbując opowiadać Jezusa w społeczeństwie, w którym żyjemy, to totalnie strzelamy ponad głowy, nawet jeśli próbujemy biblicyzować nasz język, stosując te same pojęcia jak to słowo, jak to światło, ta ciemność, to wszystko. I wydaje mi się, że Jan w tym prologu tak naprawdę uczy Kościół, że ten Kościół musi być w stałym, ciągłym, bezpośrednim dialogu ze światem, który go otacza, jeśli chce zrealizować misję dotarcia z Ewangelią do ludzi, którzy otaczają ten Kościół, albo którego ten Kościół jest częścią poprzez bycia w nim, w tym świecie, tak? Bo uczniowie są w świecie. Jak dzisiaj Jan opowiadałby Ewangelię? Jak dzisiaj możemy opowiedzieć o Bogu, o takich właśnie kategoriach jak Bóg, jak zbawienie, jak grzech? Jak sądzicie? To znaczy... Podstawową zasadą zawsze będzie mówienie o tym, co niewidzialne, duchowe, niematerialne, przez odniesienie się do tego, co widzialne, co namacalne, co poznawalne. Tak? Więc w zależności od tego, kogo mam przed sobą, co jest przedmiotem jego namysłu, zainteresowania, próbowałbym takiej osobie i z taką osobą komunikować się na jakimś jej poziomie. A tutaj wtrącę to, co chciałem wtrącić wcześniej. Ja przyznaję tutaj szczerze, że przez parę lat miałem dużą trudność zaakceptować, że w przestrzeni mojej wspólnoty religijnej jest ktoś taki jak Konrad, który interesuje się filozofią i słuchaj, ja jestem pełen uznania dla ciebie, że ty z głowy potrafiłeś tak wiele wątków przedstawić, tak wiele postaci i jakiejś myśli, która była ich autorstwem, ale przyszedł jakiś moment, gdzie do mnie dotarło, że halo, ta wspólnota, ona ma komunikować się z szerszym odbiorcą niż tylko osobą o takim profilu umysłowym jak mój, bo no, nie dorastam do pewnego poziomu, ale nie, ale jest Bóg, który chce właśnie komunikować się z szerszym grupą odbiorców, tak? Ja bym jeszcze skorygował, jeśli mogę, powiedział swoje zdanie na temat tego pojęcia nie dorastam, że w ogóle ja bym nie patrzył na to w tych kategoriach, bo na przykład czy ja jestem jakoś bardziej rozwinięty pod względem teologii niż moja babcia, która nie znała greckiego ani hebrajskiego, ale była najlepszą chrześcijanką, jaką znałem? No nie. Więc jakby to, że akurat są różne właśnie języki. Powiedzmy, to jest ten język intelektualny. Jest jeszcze język sztuki. Powiedzmy, no jakby wziąć takie psalmy, hymny, no to one też nie są jakieś wybitnie intelektualne. One są poetyckie, one są symboliczne, one są literackie, one są melodyjne, muzyczne, wiecie o co chodzi, ale również ktoś może być pod względem jeszcze innym i wydaje mi się, że po prostu są różne obszary i każdy z nas pod jakimś obszarem, do jakiegoś obszaru nie dorasta, ale w którym się z kolei wybitnie dobry, powołany przez Boga, ma ten dar, który Bóg mu daje i dobrze jest zobaczyć nas przy tym stole różnych, jacy jesteśmy i ludzi wokół nas też jako różnych, którzy są wokół nas. Takim językiem, który dzisiaj jest zrozumiały, przychodzą mi na myśl trzy takie języki. Na pewno coraz rzadziej jest język religijny, chyba że naszą misję kierujemy tylko do ludzi już religijnych. Często tak jest, że nasze publikacje zakładają, że nasz czytelnik wie, co to znaczy RDZ. Księga Rodzaju, tak skrót od Księgi Rodzaju. Zakładamy, że wie, czym jest Nowy Testament. Więc to już jest pewne założenie, że chcemy dotrzeć do ludzi, którzy mówią naszym językiem religijnym, chrześcijańskim. Albo podzielają te same wartości, bo w ogóle posługujemy się Biblią. Jako punktem wyjścia, tak. Żeby coś im opowiedzieć. Tak jest, a dla nich ta Biblia jest jakby kolejną mitologią być może ze świata starożytnego przynajmniej. Więc jednym z tych języków widzę, że jest psychologia,
szczególnie w świecie zachodnim, mamy coraz większą świadomość psychologiczną, zarówno poprzez popularno-naukowe książki, poprzez różne programy, poprzez coraz szerszy dostęp na przykład jakiejś pomocy psychologicznej. I gdybyśmy mogli opowiedzieć o Jezusie, który spotyka chociażby Samarytankę przy studni, dotyka jej bardzo głębokich pokładów psychologicznych i pokazuje, jak akceptacja ma znaczenie, prawda? To by było interesujące dla współczesnego człowieka, zobaczyć, że Jezus jest akceptujący. Mm-hmm. Że On nie odtrąca tych, którzy są odtrąceni na przykład. Albo z kolei język takiej pop filozofii, popularnej filozofii w kontekście kryzysu edukacji. Na pewno nie akademickiej. Nie, nie, nie. W kontekście kryzysu edukacji, kryzysu autorytetów, kryzysu rodziców, kościoła i państwa, młodzi ludzie szukają różnych filozofów, książki, cytaty. Nie zawsze się tam wgryzają w taką, wiecie, w Hegla, ale na przykład znajdą sobie jakiś tam cytat z Nietzschego czy z Heraklita i się tego uchwycą. I gdybyśmy umieli nawiązać do tego, co ich porusza, czyli sens życia i wartości. Po co żyjemy? Po co żyjemy wtedy, kiedy jesteśmy po prostu na dnie? Po co podtrzymywać to życie i męczyć się? Czy jest jakiś sens? I oni dlatego sięgają do tych książek filozoficznych. No i trzeci język, który jest chyba najtrudniejszy, czy najdalej nam jakby do niego, język naukowy. Jeżeli coś jest niezgodne z aktualną wiedzą naukową, albo nie odznacza się pewną metodyką naukową, to już jest jakby dla wielu ludzi przegrane, przynajmniej jeśli im to nie idzie z ich aktualnym światopoglądem. Też gdybyśmy umieli mówić w dość metodyczny sposób, dość logiczny, pokazać źródła, a nie zmyślone historyjki w kazaniach, czy jakieś sfałszowane zdjęcia z tiarą papieską, to by było dobre. A my po prostu używamy rzeczy, które są niedopuszczalne z rzetelnego punktu widzenia, z rzetelności naukowej. Ja pytam o te rzeczy jakby z pewnym jeszcze może dookreśleniem, bo na pewno nie chodzi mi o to, żebyśmy sobie określali nową metodę w cudzysłowie ewangelizacji, tylko raczej myślę o kwestii po prostu zmiany kodu komunikacyjnego, zmiany sposobu, poprzez który opowiadamy, języka, którym wyrażamy pewne wartości. Myślę, że te obszary, o których Konrad wspominać, one są ważne i to też nie chodzi o to, że on ma, żeby jakby ten komunikat, ten język ma całkowicie zastąpić po prostu to, o czym jest Pismo Święte, tylko go w jakimś sensie przełożyć, zinterpretować z jednego języka na inny po to, żeby ten komunikat mógł być czytelny. Ale też po prostu właśnie widzę, że to nie chodzi też o to, że to musi być jakieś takie kompleksowe i totalne, tak? Dlatego, że po przeczytaniu tego prologu do Ewangelii Jana, po całej kompozycji myśli, głębi, języku, który jest tutaj zastosowany, no kiedy właśnie sięgniemy sobie do rozdziału pierwszego i zaczniemy czytać opowiadania i usłyszymy, jak to baranek Boży przyszedł, żeby zgładzić grzech świata, a potem będziemy czytać o świątyni, o oczyszczeniu i tak dalej, to widać, że on przechodzi do narracji, on opowiada tego Jezusa jako historycznego, Jezusa jako tego, który był, coś zrobił i tak dalej, ale myślę sobie o tym, że na wielu poziomach musimy się zastanowić tak naprawdę, jeśli chcemy to uczniostwo realizować tak, jak je realizował Jan, czyli pójść za Janem, poza wzorem, który nam gdzieś wytyczył właśnie jako czytelnikowi, jako słuchaczowi w tym rozdziale pierwszym, to poszukać właśnie takich kluczy, poprzez które będzie można w jakimś sensie załączyć to dalej, to co jest opowiedziane w Ewangelii i nie z odstawieniem Ewangelii na bok, ale właśnie z podpięciem jej do jakiegoś kodu, do jakiegoś języka, do jakiegoś elementu, który może odpalić w człowieku zainteresowanie i poczucie sensu tego, o czym jest tutaj mowa. Ponieważ ja nie widzę sensu, nie widzę żadnego sensu dla właśnie
nie wiem, filozofa mieszkającego w Efezie, kiedy spotyka misjonarza żydowskiego, który przychodzi i mówi mu o jakimś Mesjaszu Izraela, nie? I myśli, podaje mu ulotkę. Tak, cytuję fragmenty z Izajasza 53 o przebitym, o umęczonym słudze Jahwe. I jest pytanie, a przepraszam, a kogo to obchodzi, tak? A co ja mam, a że co ktoś ja mam został skazany na śmierć, a co mnie obchodzi, jakiś Żyd z Palestyny, którego wasi rabini rękoma Rzymian przybijali do krzyża. Nic mnie to nie interesuje. Więc Jan tak naprawdę chyba szuka właśnie drogi do tego, żeby móc rozmawiać z drugim człowiekiem na poziomie, z którym w stanie jest go wystartować tak i poprowadzić do tego rabina, którego tam zobaczy i dostrzeże w nim kogoś innego niż tylko rabina, cieśle, Żyda z Palestyny, ale zobaczy w nim właśnie archę zasadę, która konstytuuje wszechświat i która jest zasadą nadrzędną całego świata, w którym który ten człowiek zna, który rozumie, o którym myśli, nad którym się zastanawia. No to są niesamowicie głębokie i też pełne wyzwań, moim zdaniem, takie pouczenia, które wynikają z prologu i to, co Jan robi tutaj właśnie w tych kilku wersetach. I są niewątpliwie inspiracją i wyzwaniem dla nas dzisiaj w XXI wieku, w Europie Środkowej, w Polsce, w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, coraz mniej religijnym, coraz mniej zainteresowanym, a tak naprawdę młode pokolenie chyba już w ogóle praktycznie nie zainteresowanym sprawami religijnymi, do tego, aby pomyśleć nad tym, jak Jezusa opowiedzieć zupełnie w innym kodzie, takim, którym zostanie zrozumiany. I oby Duch Święty, o którym też ta Ewangelia traktuje, no właśnie, dał tej mądrości, o której mówi Ewangelia Jana, żeby nauczyć się mówić tak, aby być zrozumianym, usłyszanym i żeby móc pokazać Jezusa, realizując drogę ucznia. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Konradzie, mógłbym cię prosić o modlitwę? Drogi Boże, Ojcze, który jesteś przed wszystkim i ponad wszystkim, dziękujemy za ten prolog, który tak naprawdę dzisiaj dopiero liznęliśmy i moglibyśmy tu godzinami o nim rozmawiać, myśleć, analizować to, bo taki ty właśnie jesteś i myślę, że apostoł Jan dobrze uchwycił tę myśl, ten nurt myślenia o tobie jako o najwyższym, nieprzeniknionym rozumie, umyśle wszechświata, a jednak tym, który wchodzi w historię naszego świata, staje się ciałem i przychodzi do nas na naszym poziomie, mówiąc naszym językiem, przyjmując nasze życie i pokazując, kim jest ten niewidzialny. Dziękujemy ci, Jezu, za to, że też wytrwałeś w tym postanowieniu, że dałeś nam przykład, jak możemy wychodzić do innych ludzi, do tych, którzy są z dala od źródła łaski, dobra, miłości. I prosimy o Ducha Świętego, który uobecnia Ojca i Syna w naszym życiu i może jeszcze wiele dobrego na tym świecie, pomimo zła, uczynić i wywyższyć dobro, które jest w Bogu. O to prosimy w imieniu Chrystusa Pana. Amen. Amen.